Wracam na YouTube z vlogaskami. O yeah! Nie było mnie długo i myślałam, że już nie wrócę, ale jestem i pokażę wam, co będę robić w te wakacje. Yeah! Ale jeszcze zmian, skończyłam warszawską szkołę filmową i jestem już aktorką scen muzycznych. Miałam nagrać tego vloga, ale było tyle emocji przy tym, że no nie nagrałam vloga, nagrałam kilka filmów. Zobaczcie, co się działo dzień przed spektaklem dyplomowym. Hej, zaczynamy przygotowania! Jutro koniec szkoły! Jej, jej, jej! Dobra, idę spać. Siema, siema. Dzisiaj próby przez większość czasu i jutro... Oje, dobra, idziemy jeść, bo się już prawie spóźniłem. Kawa na wynos, dzisiaj to towarzyszy. Dobra, ty jesteś między Natalką a Julią. Pomiędzy mną a Sandrą. Okej, okay, czyli więc i tak jest. Tak, tam jest Julia. I ty jesteś między nami. Co? Robię vloga z zakończenia szkoły. Okej. Okay. Oj, fajnie, aj. Zuzia, wszyscy są? W ogóle tak. Liczyli się w toalecie. No. Go. Go, 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 go. Podasz mi moją teczkę, proszę. I to hej. Siemka. I Ania. Chodzi. A może nawet... Ile? Może tak. A co, na kubiku jest lepiej? Raport. Ja mam. Masz mi raport? Mam. Bardzo dobrze. Dobra, a... Siema. Będziemy teraz śpiewać. Jedna próba. Tam jest Sebastian. I wszyscy są bardzo zmęczeni, mieli dosyć, a dzisiaj mamy zajęcia, ale bardzo późno. Jestem ciekawa, ile osób przeżyje ten dzień i jutro mamy premierę. I kończymy szkołę. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz będziemy podpinkę robić. Co są za rzeczy, kochani? Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. No. Dzisiaj jesteśmy w kinie Elektronik, dzień przed naszym pokazem dyplomowym, spektaklem przed kamerami. I tutaj jest część, proszę bardzo, aktorek. Proszę pomachać, proszę, proszę, tutaj reżyserujemy. Uwaga, uwaga. A tam... Ważne, żeby nie pracować na pełnych oporach. Jest to Gucci torebka. Maja podaj torbę. Jest to Gucci. Jest to Gucci. Wszystko, czego dotknę, jest Gucci. No ty też jesteś żółtym teraz. A tam jest reszta. Wszyscy stoją. Już czekają z tą pralką franią na to, aż zacznie się dzisiejsza próba. Ostatni Gucci. Pasażerów zajmujących miejsca w rzędach od 21 do 40 prosimy o wchodzenie do linii z drzwiami do samolotu. Dziękujemy za wybór linii z Air Canada i życzymy miłego lotu. All remaining passengers traveling to Santa Fe tour are invited to board now. Moi drodzy, jestem właśnie w Lizbonie i mam dzisiaj dzień wolny, więc chciałabym trochę tą Lizbonę zobaczyć. Trochę mam plan, ale to jest tak dużo pod górkę, nie mam pojęcia, czy dam radę. Idę właśnie w autobus, mam nadzieję, że ogarnę, jak się to używa, bo chcę pojechać na samą górę, no jakby na ostatnią moją destynację, czyli jakby na najwyżej, najdalej położoną destynację i potem będę sobie tak schodzić właśnie powoli tutaj, bo... Mariny, a jeśli chodzi o... Teraz to zobaczymy.
To jest ogród botaniczny. Ja uwielbiam ogrody botaniczne i zazwyczaj w moich podróżach one się znajdują. I po prostu jak przeżyję ten dzień, zobaczymy ile miał kroków. No ale dużo jest pod górę tutaj, więc zobaczymy. Ale lecicie ze mną. Moim ulubionym środkiem transportu są kroksy. Najlepsze, najmilsze. Uwielbiam. Nie wiem, czy się z nimi rozstanę. Nagrałam ostatnio teledysk w nich. Zobaczycie też niedługo. Ale uwielbiam. Właśnie jestem tutaj w ogrodzie botanicznym i jest przecudnie, jakby nie byłam nigdy w tak pięknym ogrodzie botanicznym. No sami zobaczcie, jest po prostu przecudnie. Jest dużo ludzi i dodatkowo ten ogród botaniczny jest darmowy. Teraz w tym czasie, czyli czerwiec jeszcze, bo lipiec i sierpień jest płatny 3 euro, to też nie jest dużo. I naprawdę, tak naprawdę to jest tak dużo zwiedzania i patrzenia. Znaczy, ja się nie znam totalnie na roślinach, ale lubię na nie patrzeć, bo no, lubię hodować. O, na przykład mam te drzewka w domu. Nie rośnie mi tak jak tutaj, ale mam. Najchętniej to bym tutaj została i poczytała książkę, nie wiem, tak się spokajało, bo jeszcze jest dźwięk w ogóle ptaków, są strumyczki wody, no niesamowite. Powiem, że naprawdę to jest jeden z ładniejszych, który widziałam. Lizbońskie góry, kurde. Moje kroksy są już zmęczone. A dopiero teraz wjechałam. Ma sakra. Dobra, widzę coś. Jest dobrze. Jest dobrze, kochani. Czy to jest najładniejsze miejsce na zobaczenie panoramy Lizbony? Nie wiem, czy TikTok mnie nie oszukał. Jakby jest bardzo ładnie. Ale sądzę, no, że ten niebieski dźwig trochę to wszystko psuje. Nie wiem, czy to nie pada z drzew, czy to pada ogólnie, ale powiem wam, że jest całkiem w porządku, bardzo ładnie. Jeszcze widać, że to miasto jest takie górzyste, że po prostu wszystko widać, a tam daleko jest ocean, znaczy rzeka, to jest rzeka, która wpływa do oceanu, nad którym właśnie pływamy. A i co? I w porządku, ja sobie usiądę, bo trochę się powspinałam i zaplanuję, jak teraz dojść na nasz żółty tramwaj i dalszą część mojej podróży. Dotarłam już tam, gdzie są dworce tego żółtego tramwaju. W ogóle ogólnie tutaj tak ludzie nie mieli jakby totalnie w dupie, czy jest czerwone światło dla przechodnich, albo no nie wiem, czy samochód jedzie, a co tam sobie minęło, bo to jest bezpieczne. Więc jestem bardzo ciekawa, zobaczymy ile będzie kosztował bilet w tramwaju, ale moim celem jest przyjechać się chociaż tak dookoła i wysiąść gdzieś tak, żeby być na Starym Mieście, sobie zobaczyć, kupić pamiątki, no takie podstawowe turystyczne rzeczy, gdzie ja się staram nie być taką typową turystką, że kupuję pamiątki, patrzę każdy kościół, każdy kopułę. Jak moja mama, pozdrawiam cię moja mamo, która po prostu uwielbia patrzeć kopułę, chociaż się tym nie zna, ale musi sobie zrobić zdjęcie z tą kopułą. Pozdrawiam cię mamo. Moi drodzy, mamy już drogę tramwajem żółtym zaliczoną. Podeszłam sobie kilka już przystanków z buta, bo chciałam zobaczyć Alfame, czyli jakby najstarszą dzielnicę Portugalii. I teraz już bardzo rozglądam się nad pamiątkami, wchodzę do tych i sobie patrzę i nie wiem, co ja bym mogła sobie kupić. Jakby magnes z Portugalii mam, bo moi wujkowie byli, ale wiecie, coś innego. Nie wiem, może innym kupię właśnie z Lizbony magnesy, bym miała też z głowy. A jeśli chodzi o mnie, no to ja sobie zbierałam takie specjalne pineski, jak wiecie, z moich podróży. No i będę powoli zmierzać do miejsca, gdzie będę jadła obiad. Czyli to zaraz jakąś taką, oczywiście na TikToku. Już TikTok mi się podpadł, bo nie było to jedno z najpiękniejszych miejsc, ale szłam specjalnie tam po ten widok, a są piękniejsze. I będę próbować pizzę jedną z lepszych. Wiem, że Portugalia to owoce morza, ale jako wegetarianka no mam troszeczkę słabszy pole do popisu, jeśli chodzi o tradycyjne jedzenie. Idziemy dalej. Moi drodzy, jestem teraz w ogóle w centrum i powiem, że dopiero teraz widzę
jakby dopiero doszło do centrum. Skwieskowy, czy to jest centrum? Przez to, że jest masa sklepów z pamiątkami. Jakby masa. Ja się martwiłam, że nie bym miała pamiątek, ale na przykład tutaj widać totalnie, że to jest pod turystów wszystko robione. Jest ogromna ilość sklepów, jakby co ulica. Jakby nie rozumiem, czy oni coś zarabiają na tym, jak ich jest tak dużo tych sklepów. Kupiłam już sobie też przypinkę, bo zbieram przypinki na plecak z każdego miejsca, w którym jestem. Dużo już potraciłam i zawsze przed wyjazdem robię zdjęcie jakby mojego plecaka, żeby potem było, z jakiego to zgubiłam przypinkę, no bo one się nie trzymają. Sądzę, że z 6 na przykład z Paryża i z Londynu zgubiłam, ale wiem, że tam wrócę i będę mogła kupić sobie jeszcze raz. Dodatkowo mogę chińska torba, mam całe niebieskie ręce od tej reklamówki Mójce teraz. To centrum, tak mi się wydaje, bo w końcu widzę pamiątek masę, w ogóle już kupiłam pamiątkę dla mojego dziadka, jakoś tak zobaczyłam to, ja nie wiem, muszę mu kupić, bo on jest wędkarzem, ma tutaj wiecie, owoce morza, ryby i tak dalej. I kupiłam sobie, bo bardzo mi się marzyło, właśnie ja teraz mam fazę na niebieski kolor i na taki kobalt i uwielbiam. No i tu jest dużo takich właśnie przez to, że to są takie malowidła właśnie, jakby niebiesko-białe, tak jak było w Porto, jak zdjęcie możecie zobaczyć na moim Instagramie, ale właśnie ogromną, to nie mogę się skupić, jak ci ludzie uwielbiam takie kolory i to właśnie u nich takie zdobienia i to wzornictwo właśnie to niebieskie. No i chciałam taką miskę, bo nie wiem, mam wujka, który bardzo dużo podróżował i za każdym razem, jak przychodzę do jego mieszkania, to mam takie, kurde, widać ten człowiek, tyle zobaczył, tyle zwiedził, jakby w jego domu, to jakby jego dom to jest chodzące zbiór, nie chodzące, kurde, jak do mnie chodzi, jakby jego dom jest takim skupiskiem jego podróży. Cokolwiek zapytać się, nawet o przyprawę z różnych jakby zakątek świata. I ja mi się kurczę, ja tak chcę mieć w mieszkaniu, żeby po prostu człowiek przychodził, pytał skąd i będę mogła jakby opowiadać mu tę historię, gdzie byłam i co się wydarzyło. No, to jest mój cel, więc zawsze coś kupuję sobie do mieszkania, czy jakiś właśnie plakat, czy nie wiem, coś, co będzie mi o tym przypominało. Nie, że coś, ale tutaj za mną pan, jak widzicie, przyjął, oni mają taką strategię właśnie za granicą, że na przykład sprzedają bransoletki i nakładają komuś na rękę. No nie masz za darmo, no jest taka sama sytuacja właśnie z tyłu, że nie masz za darmo, bo coś tam. I potem się okazuje, że jednak kurde chce trochę pieniędzy, więc proponuje pieniądze i to jest no bez sensu. Zazwyczaj ludzie oddają mu to, więc to jest niby, o kolego masz za free, bo jesteś super fajny, a to za 3 minuty jest, a dobra, wezmę za 8 euro. A to są piękne obrazki. No i kupiłam sobie właśnie obrazek, właśnie ręcznie malowany od pana i nie był aż taki drogi, więc mogłam sobie pozwolić i pewnie zawiśnie u mnie gdzieś w domu właśnie pamiątkę. Jakoś, kurde, ten mnie najbardziej zachwycił, serio, przepiękny. Nie wiem, gdzie jestem, naprawdę, ale trafiłam, to jest przepiękne. Te kwiaty w ogóle fioletowe są tak boskie. No i mam tutaj ten widok na rzekę. Zaraz wam pokażę, że ludzie tu śpi. Opa. No, widok piękny. Uj, to by było fajne zdjęcie tutaj. Od razu myślę zdjęciowo. Chyba idealne miejsce na lekki odpoczynek, bo już długo, długo, długo idę. I jestem zmęczona troszeczkę, będę już powoli, też czas mi się kończy, więc powoli będę zmierzała już do mariny i gdzieś na przystanku sobie zjem i gdzieś znajdę tą pizzerię, którą tak TikTok zachwalał i polecał i sobie zjem obiadek, ale teraz muszę usiąść sobie i pompować się tym widokiem, w sumie nie aż za dużo. Ogólnie ludzie polecali, żeby przyjść na Różową ulicę, sobie zrobić zdjęcie, tymczasem Różowa ulica. I to jest co? Tak, Różowa ulica piękna, cudowna. Ej, jak już oni zaznaczyli to jako Różową ulicę na mapie, to powinni kurczę o nią dbać. Ona jest, kurde, różowo-czarna, jest taka zniszczona, jest tak krótka, jakby nie byłam jeszcze na Islandii, ale sobie wiem o tym, że tam jest tęczowa ulica, no i podobno to wygląda lepiej, ale no co, o, poczekajcie, chyba jeszcze jest dalej za ulicę. Ej, dobra, zwracam honor. Myślałam, że to jest... Dobra, serio, zwracam honor. No dobra. Czy to jest ta ulica? Okej. Dobra, to zwracam honor w takim razie. Jeszcze też jest brudna. Jedzie taka różowo. No dobra. Niech będzie, że to... Aj, dobra, kupię mi teraz. Ale dużo ludzi sobie robi zdjęcia. Więc no.
O, i oczywiście Euro oglądany jest tutaj przez ludzi. Fajnie, 2-0. Nie dla nas, bo już my nie jesteśmy. No ale to jest Różowa ulica. Kurde, niestety pizzeria będzie zamykana o tej porze. Mogłam przyjść, kurde, jakby to jest ta siesta tutaj, fiesta, nie wiem, tutaj chyba jest siesta. Fiesta, co fiesta, to jest święto. Siesta i kurczę, nie zdążyłam, a miałam tak ochotę na tą pizzę już. Jakby przez cały dzień miałam, okej, okay, lecę na pizzę, no i gówno, no trudno. Więc chyba został mi McDonald's, bo reszta pizzerii tutaj jest albo też pozamykane, pozamykana jest niedziela. Patrzę, tu są jakieś frytki może, bo tutaj widziałam takie frytki z różnymi sosami, że z guacamole, ale też pewnie zamykają, bo jest niedziela, jest siesta, więc McDonald's chyba mnie nie zawiedzie. Skończyło się na maku. Uwaga. Jestem taka głodna, że nie widziałam tak dużo. Frytki jednak w Polsce są lepsze, jest mało słone. One są w ogóle tak rozwolone. Tutaj mamy takie też jak McFlurry z Oreo i z Milką. Miał być syrop, ale mi się już nie chce jakby iść do niego, że nie ma polewy. Kola. Kola zero, dobra kola. Taka głodna, chodna. Prawda. Dobra, uwaga. Próbujemy wege. Wywaliło się wszystko. Dobry. Dobra, jak prawdziwy. Dobra. Jakby robili takie u nas burgery, jakby te Mac. Coś tam, nie pamiętam. To by było dobre. Smakuje prawie jak prawdziwe mięso. Przepraszam za moją niedyskrecję jedzeniową, ale jestem tak głodna. Ale czeki na jedzenie. Jem, idę do supermarketu, wracam do pracy.